Szczęść Boże, coś Wam powiem. Ta zapowiedź aniołów, to będą oddzielać dobre ryby od złych, wcale przyjemnie nie brzmi. Ale w tym jest metoda, by rozeznać swoje położenie. W którym właściwie kierunku ja ze swoim życiem idę? Czy szukam w nim Boga ze wszystkich sił? Trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie, czy w swoim życiu, w swoim postępowaniu jestem z Chrystusem, czy przeciw Niemu? To nie są pytania obojętne, bo my z jednej strony doskonale wiemy, że należy czynić dobro, ale z drugiej strony wiele naszych działań dobrych niestety nie jest. Nieustannie coś nam przeszkadza i odciąga od ścieżki sprawiedliwej. Dlatego te pytania tak są istotne. Święty Hieronim swoją nauką może nas bardziej zmotywować do korygowania naszych działań. Wobec niepewności co do czasu, kiedy nadejdzie nas sędzia, należy przeżywać każdy dzień tak, jakbyśmy następnego dnia mieli być sądzeni. Powiem szczerze, że dzisiejsza Ewangelia i różne komentarze do niej sprawiają, że człowiek zaczyna poważnie zastanawiać się nad tym, czy odpowiedzialnie i intensywnie dba o ten byt chrześcijański. Tu nie chodzi o podejście do życia ze strachem, że coś złego mnie spotka, ale raczej o to, żeby to było życie pełne chwały i dobra. Znamy trochę nauczanie Jezusa i wiemy, że nie zawsze mówił o prostych sprawach. Nauczał o poważnych decyzjach i wyborach, o konkretnych działaniach, które mają wyjść nam na dobre. Bo przecież Jemu bardzo zależy na zbawieniu każdego z nas. Największą zachętą Jezusa, skierowaną do ludzi, jest zachęta, by żyć roztropnie. Dzięki temu człowiek nabywa dobrych skłonności, pokornieje, inaczej spogląda na wiele spraw, szukając w nich dobra, a nie tylko negatywów. Tak żyjąc, otwieramy się na nowe horyzonty, które nas ubogacają. A kiedy mamy w swoim życiu wiele dobrych chwil i wydarzeń, tym możemy dzielić się z innymi, by i ich pociągać ku takiemu życiu. Można powiedzieć, że takie życie sprawia, że stajemy się ludźmi Boga i promieniujemy na innych Jego łaską, dającą nam wiarę, nadzieję i miłość. Ojciec Jacek Sali, komentując dzisiejszy fragment, napisał: w Kościele nigdy nie nauczano, że jeżeli jesteś katolikiem, to na pewno będziesz zbawiony. Kościół naucza inaczej. Raduj się, że jesteś katolikiem, że masz tak jasny i prosty dostęp do autentycznej nauki Bożej, że możesz nawet codziennie korzystać z tych źródeł łaski, jakimi są sakramenty. Jeśli w swoim życiu będziesz się kierował Słowem Bożym i będziesz zabiegał o Bożą łaskę, na pewno będziesz zbawiony. Wszystko też jest potwierdzone przez naukę Soboru Watykańskiego, który przypomina, że sama przynależność do Kościoła nie daje dostępu do zbawienia. Co z tego, że ciałem jest się w Kościele, skoro nie ma w nim serca człowieka? Ewangelia nie pozostawia złudzeń. Przyjdzie dzień, kiedy dobre od złego zostanie oddzielone, a ich los będzie odmienny. Skoro mowa jest o rybach w tym fragmencie, to pamiętajmy, że ryba psuje się od głowy. Trzeba więc tam spojrzeć, gdzie jest nasza głowa, co ją zaprząta, czym się kierujemy i kogo słuchamy. Ten, kto karmi się Chrystusem, Jego Słowem i o ile nie ma przeszkód Jego ciałem, ten zachowa życie i zostanie rozpoznany jako dobra ryba. Z Panem Bogiem.